Virgil van Dijk jest obecnie jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie. Potwierdził to w poprzednim sezonie, sięgając po Puchar Champions League oraz zgarniając nagrodę dla piłkarza roku UEFA. Dzięki temu Holender jest obecnie jednym z najbardziej popularnych sportowców na świecie. Bardziej uważni obserwatorzy i kibice na pewno zauważyli, że piłkarz Liverpoolu na swojej koszulce zamiast nazwiska ma jedynie swoje imię Virgil. Dlaczego tak jest? O tym dowiecie się w dzisiejszym filmie. O tym, dlaczego Van Dijk na plecach ma swoje imię, opowiedział jego wujek Steven Fosiów. Jest to spowodowane jego trudną sytuacją rodzinną. Jego ojciec rozstał się z matką i trojgiem dzieci. Virgilowi trudno było to wybaczyć. Prawda jest taka, że jego ojca nie było w pobliżu przez tak wiele dla Virgila lat i to jego matka jest prawdziwym bohaterem tej historii. Nie zdejmujesz nazwiska swojego ojca z koszulki bez powodu, a Virgil wyraził się bardzo jasno, co ten fakt spowodowało. Jak widać, trudne dzieciństwo ukształtowało charakter Virgila, który jest teraz profesjonalistą pełną gębą. Słowa uznania należą się matce Holendra, która pozostawiona sama sobie dała radę z wychowaniem trójki dzieci. Miała pełnoetatową pracę i trójkę dzieci do opieki, więc nigdy nie miała ani minuty dla siebie. Codziennie chodziła do pracy, potem wracała do domu, opiekowała się dziećmi i gotowała. Co się stało z jego ojcem? Próbował sobie ułożyć życie na nowo. Ron jest miłym facetem, ale żeby być dobrym ojcem, trzeba być kimś więcej. Musisz być tam dla swoich dzieci. Ron ożenił się ponownie, a jego nowa żona była bardzo dominująca, przez to nie widział zbyt wiele swoich dzieci. Rodzice Virgila rozstali się, gdy on miał zaledwie 12 lat. Był to niesamowicie trudny czas dla bądź co bądź dziecka. Po rozstaniu Virgil przez jakiś czas mieszkał z tatą, jednak nie podobało mu się to, po czym wrócił do matki. Tym samym dołączył już do mieszkającej tam siostry i brata. Po zamieszkaniu z mamą Virgil zerwał wszelkie kontakty ze swoim ojcem, co prawda chciał on odnowić kontakt, ale sam Virgil tego nie chciał. Na początku nie było to miłe, ale już go nie potrzebuje. Mój ojciec próbował przywrócić kontakt, ale nie chce go widzieć. Kiedy się zestarzeję, może znów z nim porozmawiam, ale w tej chwili nie mam do niego żadnego uczucia. Rodzina Van Dijka pokazuje, że nieszczęśliwe dzieciństwo i problemy rodziców nie muszą przekreślać piłkarskiej kariery. Czasami takie traumatyczne momenty potrafią pomóc niektórym ludziom, kształtując ich charakter. I w ten oto sposób poznaliście całą historię Virgila Van Dijka, który na swojej koszulce zamiast nazwiska ma swoje imię. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.